A gdyby tak rzucić wszystko i pojechać do Sosnowca i już nigdy nie wrócić? Witam serdecznie w 38 odcinku Dolly Gaming News. Zapraszam! Czwartego marca do sklepów trafi Mortal Kombat XL w wersji pudełkowej i cyfrowej. Nie jest to zupełnie nowy tytuł, tylko podstawowa edycja dziesiątki wraz ze wszystkimi wydanymi do tej pory DLC. Oprócz przeróżnych przedmiotów kosmetycznych, posiadacze dodatkowej wersji mogą przejąć stery nad bonusowymi postaciami, wśród których znajdziemy m.in. Predatora czy Xenomorfa. Minecraft. W szkole. W wersji edukacyjnej dla dzieci. To nie żart. Microsoft wykupił oprogramowanie o nazwie Minecraft Education Edition, która jest po prostu grą dostosowaną do nauki. Pewnie razem ze mną zadajecie sobie pytanie, po co? Twórcy wychodzą z założenia, że aplikacja ma pomagać uczniom w różnorakich dziedzinach, na przykład w zrozumieniu matematyki, fizyki czy języków obcych. Wiemy, że tytuł ten idealnie rozwija kreatywność graczy, ale czy faktycznie jest on potrzebny w szkołach? Już 11 marca po raz kolejny wcielimy się w Agenta 47 na PC-tach i konsolach. Wiadome było, że marcowa wersja Hitmana nie będzie pełna pod względem fabuły i map. Dodatkowy content oczywiście trzeba będzie dokupić. Na oficjalnej stronie gry zapowiedziano zmiany owych założeń, ponieważ autorzy chcą podzielić ją na jeszcze mniejsze elementy. Idealny przykład odcinania kuponów i żerowania na portfelach graczy, prawda? Zaś edycja kolekcjonerska Hitmana o wartości około 560 zł ma zawierać grę w wersji cyfrowej, 10-calową figurkę Agenta 47, artbook oraz krawat ze spinką. W jednym z poprzednich odcinków wspominałam Wam o Liars of Fear, czyli horrorze krakowskiego studia Bluebird Team. Aktualnie dostępna jest wersja Early Access na Steamie i została ona ciepło przyjęta przez graczy, o czym świadczy 97% pozytywnych opinii. Gra zostanie wydana przez Techland i Polacy dostaną specjalną edycję limitowaną, która zawierać w sobie będzie grę, artbook, cyfrowy soundtrack, plakat oraz fankit. Gra ma kosztować zaledwie 60 zł, a oficjalna premiera ma mieć miejsce 16 lutego na PC-tach oraz w czerwcu tego roku na Xboxie One i PlayStation 4. Blizzard nie próżnuje i w tym roku szykuje dla fanów Heroes of the Storm sezonowe mistrzostwa, gdzie łączna pula nagród to 4 miliony dolarów. W ciągu roku odbędą się 3 eventy – wiosenny, letni i zimowy, z czego każdy z nich zakończy się turniejem Global Championship. Mamy komu kibicować, ponieważ wśród drużyn z europejskich kwalifikacji znalazły się dwa polskie teamy – Euronix Gaming Hots i Fellowship of Fantasy. Pierwsze starcie kwalifikacyjne rozpoczną się 23 stycznia. Trzymamy kciuki za naszych rodaków. Dzięki za uwagę, wpadnijcie również na kanał Dolly Gaming, gdzie znajdziecie let's play'e, vlogi i recenzje. I pytanie na koniec, za którym ostatnio tęskniliście? Jakie elementy Waszym zdaniem powinien mieć idealny horror? Gra. Swoje propozycje zostawiacie w komentarzach poniżej. Tymczasem do zobaczenia za tydzień. Hej!